Witam wszystkich widzów. Niestety spotykamy się teraz w strasznych czasach, w zagrożeniu epidemiologicznym spowodowane koronawirusem. W naszym, jak i innych krajach przybywa coraz więcej zakażonych i osób umierających. Na dworze robi się coraz cieplej, mamy już wiosnę, jest gorąco, ale pamiętajcie, aby pozostać w domu. Nawet nie musicie o tym wiedzieć, a możecie być zakażeni. Pamiętajcie, że niektóre przypadki osób koronawirusa przechodzą bezobjawowo. Ale dzisiaj nie będę o tym mówił. Wraz z ekipą postanowiliśmy nagrać dla Was odcinek, w którym zdradzimy kilka sekretów i tajemnic realizacji drugiego sezonu projektu Na Blogerskim Ekranie. Opowiemy o tym, czego nie było widać w odcinkach. Dziękuję Wam wszystkim za te 3 miesiące wspólnej przygody, że byliście razem z nami. Nowych widzów zapraszam do obejrzenia drugiego sezonu vloga. Link ukazuje się poniżej. Zapraszam również do subskrypcji kanału Patrick Foto and Films, aby być na bieżąco z nowościami, jakie Wam oferuję w postaci różnorodnych filmów. W moich filmach to nie jest żadna gra aktorska, w szczególności w projekcie Na Blogerskim Ekranie. To są prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie, prawdziwe miejsca. Im nas więcej, tym lepiej, bo wtedy historie bohaterów dramatyczne, czy też niegdzie opowiadają o swoich pasjach, o złych chwilach, jakie przeżyli, dotrą do jak największej liczby osób. Także koniecznie zasubskrybuj kanał. A żeby nie przedłużać, w skrócie zobaczmy, co się wydarzyło w drugim sezonie vloga. Tak naprawdę przypomnijmy sobie, jak to było. Zostańcie z nami. No i handlarzyna powiedział, że pani, tydzień futrowania, pod szlaub go biorę, wyczyszczę i na sprzedaż. I widać było, że jest to piękny rasowy koń. Nogi gniły im w gnoju, na łańcuchach, często łańcuchy wrośnięte w kark. Mi zapytała, czy ja aby na pewno mam gdzie mieszkać. No ja wiadomo, że ja tam w pewnym czasie też trochę kłamałem tam. Uwierz, że ja jestem dla Ciebie, wspomnienie chwil zostaną w nas. Przyjąłem zamówienie? Tak, poproszę potrawę pani Magdy Gessler. I ta moja przygoda z fotografią, czyli z tym, co kocham, dużo później się właśnie zaczęła, tak jak mówisz, że skończyłam studia całkiem w innym kierunku i wiele, wiele lat pracowałam jako urzędnik. Jednak cały czas brakowało mi tego, żeby bardziej realizować się artystycznie. Ludziom wydaje się, że oni będą po prostu aktorami, bo ktoś im powiedział, mama im powiedziała, że ona ładna, dobrze gra, bo jak gada w domu, wiecie, jak jest impreza, no to sobie pogada, nie? A jak włączone są kamery, to nagle... Gdy zaczynałem projekt Na Blogerskim Ekranie pierwszy sezon, wszystkie ujęcia były nagrywane telefonem komórkowym, ponieważ nie miałem jeszcze wtedy budżetu na ten projekt, a chciałem coś takiego stworzyć. Jednak ten sezon spotkał się z hejtem, ponieważ ludzie pisali, że może i historie ciekawe, lecz brak profesjonalizmu ze strony technicznej. Jak wspominałem wcześniej w moich odcinkach, to są prawdziwe emocje, prawdziwi bohaterowie, prawdziwe miejsca. Dla mnie nie liczy się sława, lecz przekaz filmów, które dla Was widzów tak naprawdę tworzę. Hejterzy byli i będą, ale ja się hejtami nie przyjmuję i własne projekty realizuję. Tak jak wspominałem to kilkakrotnie. Pierwszy sezon osiągnął liczbę około 6000 wyświetleń. Osoba, z którą współpracowałem, czyli scenarzysta Darek, za co mu dziękuję za współpracę, namawiał mnie, aby stworzyć drugi sezon. Nie wiedziałem na początku, co mam z tym wszystkim zrobić, czy zgodzić się, czy nie. Po dłuższych zastanowieniach doszłem do wniosku, że jednak warto stworzyć drugi sezon i sprawdzić, czy liczba wyświetleń wzrośnie. Powiedziałem, ok, stworzę drugi sezon, ale zrobię to już profesjonalnie. Akurat w tamtym momencie czasu mojego życia było mi stać, żeby zakupić sprzęt. No to nie jest sprzęt z wyższej półki, ale na pewno jakościowo lepszy. Tak więc zakupiłem aparat Lumix. Także nagrania były nagrywane Lumixem i aparatem firmy Nikon. Drugi sezon osiągnął liczbę już około 16000 wyświetleń, czyli o 2 razy więcej. Nie osiągnąłem milionów jak niektórzy youtuberzy, ale tak jak wspominałem, dla mnie liczy się przekaz filmów, które tworzę, a nie sława czy liczby, bo tak naprawdę to nie jest ważne. I mam nadzieję, że bohaterowie, którzy opowiedzieli swoje historie, poruszyły wasze serca i będą to opowieści i porady na przyszłość. Tajemnice i sekrety. Na samym początku zajmiemy się odcinkiem świątecznym Merry Christmas, który zrealizowałem. Nagrania tak naprawdę odbywały się kilka dni przed Wigilią, lecz premiera tego odcinka ukazała się dopiero w dniu Wigilii na kanale YouTube. Zdjęcia realizowane były w Lublinie, w hotelu Baron, w pokoju hotelowym oraz na sali bankietowej, która była pięknie przystrojona. Nie, że to specjalnie dla nas była przystrojona do realizacji tego odcinka, ale tamtego dnia akurat odbywały się jakieś wigilie firmowe czy coś w tym stylu. Także wystrój tej sali ładnie się komponował podczas zaśpiewania kolendy przeze mnie i Weronikę na tej sali. Pamiętam, że tamtego dnia operator był po nocnej zmianie, jednak zjawił się, aby nam pomóc. Mało co, nawet nie usnął, ledwo patrzył na oczy, ale podołał, dał radę. Za co ci, Michał, dziękujemy. Przykrym doświadczeniem było to, że dzień przed realizacją odcinka zachorowałem. Miałem gorączkę, straszny ból gardła, prawie nie mogłem mówić, jednak się nie poddałem. Nie mogłem po prostu zrezygnować z zdjęć i z tego odcinka, żeby nie rozczarować was, widzów, bo tak naprawdę dla was tworzę te wszystkie odcinki. I podołałem. Jak wokalistka powiedziała, że dałem radę, to myślę, że tak było, ale to nie mnie oceniać, tylko wam, widzom. A teraz przypomnijmy sobie skrót tego odcinka. Kolejnym odcinkiem, który się okazał, był odcinek w schronisku dla koni pod tytułem Stop zabijania zwierząt. Zdjęcia realizowane były pod koniec listopada w Piskorzynie, jest to jakieś 40 km od miasta, w którym mieszkam, czyli 40 km od Lubina. Był wtedy taki straszny mróz, pomimo że był to koniec listopada, że ja wraz z Scarlett w miejscu, w którym nagrywaliśmy, musieliśmy stać bezruchomo, no i Scarlett odpowiadała na moje pytania, opowiadała historię. Uszy i ręce to mieliśmy takie czerwone, dobrze, że nie było tego widać w nagraniach, bo wyglądałoby to dość komicznie, nie sądzicie? Drugą ciekawostką było to, że tamtego dnia było takie błoto, że żeby przedostać się tam w miejsce, gdzie były widoczne konie, to ja wraz z operatorem kamery mało się nie przewróciliśmy, gdzie operator Marcin trzymał w ręku kamerę. Całe szczęście, że ta kamera nie upadła, że się nie przewróciliśmy, bo byłyby same straty i kolejne odcinki mogłyby nie powstać. A teraz zobaczmy, jakie wspomnienia ma sama założycielka fundacji Scarlett. Witajcie, co wspominam z nagrania tutaj twojego Patryku w Tarze? No przede wszystkim wspominam prawie z czułością ten straszny mróz, jaki był wtedy. No i popatrz, nagranie jest dzisiaj powtórne i znowu jest zimno. No to na pewno wspominam, bo zmarzłam nieziemsko wtedy, ale też z przyjemnością wspominam to, jak byście tutaj byli, jak patrzyliście w zachwycie na te cudowne, uratowane zwierzęta, jak ja wam opowiadałam o tym, że budujemy karmniki dla koni. Tutaj jak było to pierwsze nagranie, to na przykład w tym miejscu nie było paśników dla koni, a teraz już są. Cały czas budujemy, cały czas robimy, cały czas się dzieje. Cudownie, że Tara w twoim materiale mogła zaistnieć, bo im więcej ludzi wie o koniach Tary, o potrzebach, o tym, jakie one są cudowne i wspaniałe, to tym lepiej. Dlatego to wspominam z ogromną przyjemnością. Parę miesięcy temu, jak tutaj trwało nagranie do materiału twojego, Patryku, nikt z nas nie wiedział, że przed światem straszna epidemia, pandemia, tak to jest nazywane. No, minęło parę miesięcy trudnych, bo zimowych, no ale jakoś TARA dała sobie radę. Natomiast jak jest dzisiaj? TARA przede wszystkim opiera się na pomocy wolontariuszy, czyli zawsze tutaj było bardzo dużo ludzi, którzy pomagali, sprzątali, budowali, czyścili konie, cały czas remonty się odbywały. No i niestety większość ludzi musi siedzieć zamknięta w swoich czterech ścianach, nie mogą kontaktować się, nie mogą gromadzić, jest strasznie ciężko. Wielu ludzi straciło pracę, bądź za chwilę może ją stracić i to jest wyraźnie odczuwalne na koncie Fundacji TARA. To jest właśnie to, że w stodole jest naprawdę pusto, a to, co uda mi się zdobyć, czyli zakupić za zgromadzone pieniądze siano, to natychmiast jest rozwożone do paśników i do stajni, czyli wszystko na bieżąco jest karmiane. Nie mam niestety żadnego zgromadzonego jedzenia. Bardzo ciężko jest z przewoźnikami, boją się też przyjeżdżać. I to są właśnie te zmiany, zmiany roku 2020. Ziemia ma czkawkę, ziemia dławi się krwią, złem. Złem, które przede wszystkim ludzie powodują. I to się odbija na wszystkich, na tych dobrych i na tych złych. Odbija się również na TARze. Kolejnym odcinkiem, który ukazał się na kanale YouTube, był odcinek o fotografii, porady i wskazówki. Odcinek realizowany był w powiecie lubińskim, w Krzeczynie Wielkim, jest to kilka kilometrów od Lubina. Ponadto zabawnym momentem było to, gdzie wraz z Basią, gdy nagrywaliśmy już pierwsze ujęcie, cały wywiad przeprowadziliśmy, myśleliśmy, że to już koniec. Okazało się, że aparat w trakcie nagrywania się wyłączył i trzeba było zaczynać jeszcze raz wszystko od nowa. A wiadomo, że nigdy się nie powtórzy tego samego, co za pierwszym razem, ale jakoś to poszło, dało radę. Drugą ciekawostką było to, że w odcinku pojawia się moja sesja świąteczna i scenka, przy której pozowałem, tak naprawdę była przygotowywana pod dzieci. Ja taki wysoki chłop, a scenka taka niziutka i musiałem się po prostu jakoś tam skurczyć, wpełznąć obok tej scenki. Ale myślę, że daliśmy radę i nie wyglądało to komicznie. Ponadto chciałbym dodać, że początkowo gościem tego odcinka fotografii miała być Magda, która udostępniła nam studio do odcinka 9, jednak plany się pokrzyżowały i wystąpiła jej konkurencja, czyli Basia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Odcinek nagrywany był w Chojnowie, w restauracji pod Jeleniem. Nowością było dla mnie to, że musiałem zaczepiać przechodniów, aby zasięgnąć opinii o tej restauracji. Jednak ludzie z chęcią odpowiadali na pytania, które im zadawałem. Zaznaczę, że nie były to podstawione osoby, tylko przypadkowi ludzie. Zaskoczeniem jest dla mnie to, że skoro znana restauratorka przeprowadza kuchenne rewolucje, aby uratować restaurację, to dlaczego ludzi tam brak i sama właścicielka musiała ją zamknąć na kilka miesięcy? Przykrym doświadczeniem było to, że nie sprawdziliśmy ustawień aparatu przed nagraniami wraz z operatorem i niestety niektóre ujęcia się ponaświetlały, że obiekty ludzie wyglądali jak duchy. Całe szczęście montażysta jakoś sobie z tym poradził i uratował ten odcinek. Jak mu się współpracowało przy tym sezonie vloga, montując odcinki, zobaczcie sami. Zostałem poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka postawionych mi pytań. Z racji, że mamy przyjemność wchodzić w interakcję tylko poprzez oglądane przez Was materiały, do których jako montażysta dorzucam ostatnią cegiełkę, zdecydowałem się, że uchylę rąbka tajemnicy, jak to wygląda od surowej strony. Zapewne ciekawi Was, jak wygląda montaż filmu, dlatego na Waszych ekranach ukazuje się speedart z losowego momentu tworzenia pracy. No to tak, odnosząc się do pierwszego pytania, którego treść brzmi: czy montaż vloga był łatwy? Moim zdaniem dla osoby, która już trochę ogarnia takowe sprawy, każda praca jest łatwa. Może być tylko mniej lub bardziej czasochłonna. W wideoblogu tak naprawdę bywało bardzo różnie. Jedne filmy byłem w stanie zrobić w zaledwie 2 godziny, zaś inne zajmowały nawet po 6 godzin. Zależało to m.in. oczywiście od błędów ze strony operatorów, którzy przypadkowo dobierali nieodpowiednie ustawienia, a cały obraz był prześwietlony. Porównując pierwszy sezon do drugiego, moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo ogromny przeskok pod względem jakości. Z nieoficjalnych informacji wiem, że w przyszłości może powstać również sezon trzeci, który zmasakruje oba poprzednie sezony pod każdym względem tak naprawdę. Jakie odcinki wspominam najlepiej? Wydaje mi się, że z największym zainteresowaniem oglądałem materiał, w którym wystąpiła Kamila Ścibiorek. Konkretny, merytoryczny na temat, bardzo polecam, jak ktoś jeszcze nie oglądał. Jak radzę sobie podczas pandemii? Popyt na nagrywanie filmów na YouTube jest cały czas, a wręcz występuje aktualnie tendencja wzrostowa, także pracy jest oczywiście sporo. Jedyne, co jestem w stanie odczuć, to fakt, iż mam po prostu więcej czasu na wykonywanie owych filmów, a co za tym idzie, zrobiono to dokładniej i bardziej kreatywniej. Środek rehabilitacyjno-opiekuńczy. Był to dla mnie najtrudniejszy odcinek tego sezonu, ponieważ nie na co dzień bywa się w tego typu miejscach. Myślałem, że będę musiał patrzeć na męki i choroby, z jakimi ci starsi ludzie się spotykają. Było zupełnie inaczej. Ostatni raz w tym ośrodku byłem 9 lat temu, gdy jeszcze mieszkałem w Hojnowie, należałem do chóru kościelnego. Tak jak wtedy, tak i teraz miło przywitali nas pacjenci oraz personel tam pracujący. Gdy skończyliśmy już ujęcia, to pacjenci krzyczeli, żebyśmy jeszcze zostali, nie odchodzili i dalej nagrywali. Dla mnie to była fajna inicjatywa, że chociaż przez te kilka godzin mogliśmy umilić im czas, wysłuchać ich opowieści z życia prywatnego. Zaskoczenie było dla mnie również to, że opiekunka, z którą przeprowadzałem wywiad, rozpoznała mnie i okazało się, że chodziliśmy razem do jednej szkoły. A teraz zobaczmy, jakie wspomnienia z realizacji tego odcinka ma dyrektorka oraz terapeutka. Dzień dobry, witam. Spotykamy się po kilku tygodniach, właściwie kilkunastu tygodniach, troszkę w innej rzeczywistości. Wtedy ośrodek był otwarty. W tej chwili od 5 marca odwiedzający nie przychodzą do chorych, a od 13 mamy go całkowicie zamkniętego. Pacjenci no może trochę się boją, zresztą ja się bawię bardzo. Boję się tej rzeczywistości, jaka nastąpiła bardziej po tych doniesieniach, jakie są z innych ośrodków, że tam są zarażenia. Boję się, przeprowadzam rozmowy z pracownikami, żeby nigdzie nie wychodzili, że tylko oni w tej chwili mogą przynieść tego wirusa tutaj. Mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych czasach i że nam będzie dobrze, że będziemy się znowu mogli uśmiechać. Przykre jest tylko jeszcze jedno to, że generalnie nikt się nami nie zainteresował, ani władze samorządowe żadnego szczebla, ani te tu najbliższe, ani trochę dalsze, ani te z Wrocławia. Zostaliśmy tak jak gdyby zarządzający zostawieni sami sobie, bo zarządzenia, które przychodzą, czy to z daleka, to są właściwie już dawno u nas zastosowane. Nikt też nie pyta się, czy mamy środki ochrony osobistej, żeby zabezpieczyć pacjenta, bo w tej chwili chyba o pacjenta najbardziej chodzi, bo on jest zdrowy. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo zdrowy ośrodek, gdzie naprawdę można by było przyjść i czuć się bezpiecznie, ale niestety wejść tutaj nie można. I mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to Pan będzie mógł wejść i nakręcić tych samych pacjentów zdrowych i uśmiechniętych. Co najlepiej Zuzia z Zuzia, co najlepiej wspominamy z filmu? Nowe doświadczenie. Panowie fajnie, bo to chyba ich też jest jakaś tam pierwsze takie doświadczenie tutaj z ośrodkiem, więc chyba też oprowadziliśmy ich po ośrodku, mogli zobaczyć, jak wygląda, jak to wszystko funkcjonuje, także myślę, że miłe doświadczenie było dla dwóch stron. W tym sezonie zrealizowałem taki odcinek jak aktorstwo i castingi, gdzie wystąpiła gwiazda Kamila Ścibiorek, znana z serialu Sprawiedliwy Wydział Kryminalny. Tak więc wraz z operatorem kamery pojechaliśmy do Wrocławia. Początkowo myślałem, że się tak naprawdę nie zjawi, bo myślę sobie i mówię, dlaczego taka znana gwiazda miałaby wystąpić w moim amatorskim projekcie Patryka. Jednak się pomyliłem. Dotarła na miejsce nagrań, bo pisałem do różnych aktorek i aktorów z Wrocławia, jednak tylko Kamila zgodziła się wystąpić bezinteresownie non-profit. Nagrania realizowane początkowo miały być przed halą stulecia, ale był taki mróz, że aktorka, jak się o tym dowiedziała, powiedziała absolutnie stanowcze nie. Jestem przeziębiona i nie będę nagrywała odcinka na zewnątrz. Nie minęło 5 minut. Kamila załatwiała w Centrum Innowacji Audiowizualnych, gdzie znajduje się studio ABM, zgodę na nagranie tego odcinka. Mi zapewne zajęłoby to więcej czasu, a u niej to tak o. Było to dla mnie miłe doświadczenie, że znane osobistości mogę poznać na żywo i jeszcze lepiej przeprowadzić z nimi wywiad w moim własnym projekcie. Iza i Patryk przyjechali ze swoją córką i swoimi pieskami. Nie było, powiem wam, jakiegoś tam szału w hotelu, że ludzie ich zaczepiali, o, jakie to znane osobistości i tak dalej. W każdym razie, powracając, przyjechali ze swoją córką i psami, jednak zwierzęta tak się denerwowały, że ich córka musiała wyjść na korytarz na czas realizacji zdjęć, co zapewne jej się nie spodobało. Śmiesznym dla mnie takim doświadczeniem było już było po zakończeniu zdjęć, gdy odjechali, że Iza zostawiła w pokoju hotelowym swoją część garderoby, czyli czapkę. Gdy poinformowałem o tym Patryka, to zawrócili, ponieważ tak jak Patryk twierdził, Iza powiedziała, że to jest dla niej bardzo drogocenna czapka. No nie wiedziałem, że ciuchy tak na znane osobistości wpływają, ale cóż, nie mnie to oceniać. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i spodobał się odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrybować mojego kanału, aby być ze mną na bieżąco i z historiami w filmach, które wam widzom oferuję. Sprawdźmy jeszcze na zakończenie, jak wspominają realizację odcinka Tomek, Disco Boy Music oraz Piotrek, który, przypomnę, jest nauczycielem i modelem. Witam, Patryku. Napisałeś do mnie na Messengerze odnośnie tego, abym odniósł się do projektu, w którym brałem udział, Na Blogerskim Ekranie. Odpowiedział na 3 pytania, które mam tutaj. Pierwsze pytanie. To było dla mnie najtrudniejsze podczas nagrania. Podczas nagrania na pewno było dla mnie najtrudniejsze to, aby się otworzyć, aby opowiedzieć o sobie, o swojej historii, no bo jakby to nie było, właśnie to jest moje życie prywatne, moja taka strefa prywatna i to było chyba najtrudniejsze, mówić o tym, co przeżyłem, to taka była moja trauma osobista i też mówienie o mojej chorobie, gdzie ja nie mówię nigdzie, w żadnym wywiadzie, nie udzielałem takich informacji. No, większość to było wywiadów w internecie, więc takich wywiadów, które były tylko napisane. Nigdy nie występowałem przed kamerą w wywiadzie, więc to też było dla mnie wielki stres wystąpienie przed kamerą, bo to nie było łatwe. Jeżeli ja nigdy nie występowałem, to takie właśnie były u mnie te momenty najtrudniejsze. I drugie pytanie. To najmniej wspominam podczas realizacji mojego odcinka. mojego wywiadu, przepraszam. No co, najmilej wspominam przede wszystkim w późniejszym czasie, jak już przyjechałem, wyluzowanie twoje, że byłeś wyluzowany, że mnie wspierałeś. No i to chyba takie jest budujące i to właśnie chyba najbardziej wspominam, że później się jakoś wyluzowałem i otwarłem się, aby opowiedzieć swoją historię. Trzecie pytanie. Jak sobie radzę podczas epidemii? No, jak sobie radzę? No, jak trzeba, wiadomo, wychodzę do sklepu, takich nagłych, właśnie takich potrzebnych, aby kupić potrzebne artykuły, wychodzę do sklepu, przestrzegam tak jak wszyscy tą kwarantannę, no i to tak jakoś, no co, no, zajmuję się obowiązkami się zajmuję w domu, no jakoś czas mija, no mówię, no jak trzeba, tak jak każdy, no to na potrzebniejszych momentach wychodzę do sklepu tylko i z powrotem. No i jakoś tak, no często rozmawiam przez telefon z kolegami, osobami z rodziny, no i jakoś ten czas mija po prostu, no i jakoś trzeba to przetrwać. Życzę tego wszystkim, aby przetrwali ten ciężki czas. No i do zdrówka. Pozdrawiam, Patryk, trzymaj się, cześć. Co wspominam tak jako coś ciężkiego w sumie? Nic, ale takie samo gadanie o tym, jak łączę pracę modela z pracą w szkole, to było takie trochę przełamanie się dla mnie. No i takie obawy takie wciąż, czy jakby co, to będzie dobrze przyjęte, ale myślę, że raczej fajnie. A co wspominam dobrze, tylko jest dużo więcej. Była świetna atmosfera, Patryk prowadzący wywiad i pani reżyserka byli przemili, pozwolili mi się wygadać, bo ja też za dużo gadałem, to mógł być też kłopot w sumie, że staram się po prostu nie tyle odpowiadać na pytania, co dostaję słowo toku, 1000 słów na minutę, 1000 rzeczy do przekazania. Atmosfera była taka super przedświąteczna taka, więc kojarzy mi się w sumie, że teraz no też idą święta i niedługo niby powinno być super, a jest tak nie do końca fajnie, no bo jest ten kwarantanna, nie można wyjść normalnie, nie można iść do kościoła na przykład aktualnie. No nie wiem, smutne to jest, ale też starajmy się szukać jakichś takich pozytywnych w tym rzeczy, że jednak mamy więcej czasu dla siebie, na jakieś swoje pasje właśnie dla bliskich, no i tego wam życzę, żeby te święta były takie z bliskimi i z czasem dla was i dużo zdrowia wam życzę. Pomimo, że mamy czas zagrożenia epidemiologicznego i każdy z nas zapewne święta będzie spędzał osobno, to życzę wam wesołych świąt wielkanocnych i smacznego jajka. Pamiętajcie, trzeba być dobrej myśli, aby nie zwariować. Na tym etapie kończymy już ostatni odcinek związany z drugim sezonem vloga. Chciałbym jeszcze dodać, że pojawi się konkurs na moim fanpage'u. Link do fanpage'a ukazuje się poniżej, gdzie do wygrania będzie jeden egzemplarz książki scenarzysty Dariusza Trybuły oraz do wygrania 2 plakaty promujące mój kanał. Oczywiście z podpisem. Także śledźcie dalsze losy i subskrybujcie kanał. Tymczasem...